Siema, z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na drugi odcinek z serii z mojej kariery. Opowiem Wam dzisiaj o tych czterech meczach, które tutaj widzicie. Zawisza Bydgoszcz, Legia Warszawa, Krakowia Kraków i Lech Poznań. I co jeszcze ciekawego Wam powiem? Otóż zmienił się regulamin rozgrywek. Do ich zaskakująco, tuż przed startem sezonu PZPN postanowił zmienić długość połowy rozgrywanych meczów z 6 na 8 minut. No to jest skandal. Piłkarze i tak już są przemęczeni. Ja ledwo biegam, muszę Wam szczerze powiedzieć, po okresie przygotowawczym, a tu taka niespodzianka, będziemy grali dłużej. Zdaniem PZPN-u ma to zwiększyć widowiskowość spotkań, ma być więcej bramek i tak dalej, ale czy tak faktycznie będzie? Śmiem wątpić, bo naprawdę, rozmawiając z kolegami w szatni, wszyscy są już szczerze zmęczeni tym sezonem, który notabene się jeszcze nie zaczął. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No niestety, na zmianę regulaminu już nie mamy co liczyć, będziemy musieli grać dłuższe mecze. Jedziemy pierwszy mecz z Zawiszą Bydgoszcz, jedziemy do Bydgoszczy. Zobaczymy, co się uda wywalczyć. Jestem w składzie. Prawy pomocnik defensywny, czyli w miarę rozsądna pozycja dla mnie, aczkolwiek wolałbym grać z lewej strony, bo jestem zawodnikiem lewonożnym. Zaczynamy. Jesteśmy już na stadionie w Bydgoszczy. To jest jeden z ciekawszych meczów. Tutaj realizator skupia na mnie swoją uwagę, wie, że jestem jednym z najważniejszych piłkarzy Zagłębia Lubin. Bo tak właśnie jest, mimo tego, że trener chce mnie wypożyczyć, ale mam nadzieję, że nowy trener w postaci Oresta Lęczyka, który, nie wspomniałem Wam, zmienił Pawła Chapala na stanowisku trenera, pokaże klasę i cofnie decyzję o moim wypożyczeniu. Tutaj pierwsza akcja, ale nie Zagłębia, Zawiszy Bydgoszcz, Vasconcelos broni Gliwa. Tutaj jeden z moich odbiorów. No ale niestety, dobrze działałem z tyłu, ale nie najlepiej z przodu i tutaj frustracja. To muszę przyznać, byłem sfrustrowany tą sytuacją. Nie wychodziło mi nic w tym meczu. Dość brutalny faul, który notabene zakończył się kontuzją Ciechanowskiego. Musiał zejść z boiska. Wielka szkoda. A ja dalej walczę, ale sam nic nie byłem w stanie zrobić. Dośrodkowanie, Vasconcelos. 1-0 dla Zawiszy Bydgoszcz. W 38 minucie tracimy bramkę. Mi się gra nie klei, a jeśli mi nie wychodzi, to kto ma ciągnąć grę w tym zespole? Kolejna akcja Zawiszy Bydgoszcz z drugiej połowy. Masłowski broni Gliwa. Nic z tego tutaj. Jeśli nie można zespołowo czegoś osiągnąć, to trzeba próbować indywidualnie. Tutaj dość dobry wślizg, ale muszę powiedzieć, że pracowałem na drugą żółtą kartkę. Pracowałem bardzo ambitnie. Całe szczęście, póki co jej nie otrzymałem. 85 minuta, 90, koniec meczu. Porażka w pierwszym meczu sezonu. 1-0. Vasconcelos zdobywcą jedynej bramki w Bydgoszczy. Tak zagrałem. Ocena meczowa 6,3. Mogło być lepiej, ale nie jest tragicznie. Trener wymaga ode mnie oceny powyżej 6, także tego się będę póki co trzymał, dopóki nie rozwinę swoich indywidualnych umiejętności, a my już czekamy na drugi mecz. I to jest mecz wielki, to jest mecz z Legią. O takich meczach się śni po nocach, takie mecze się rozgrywa w myślach na tygodnie przed tym meczem. Muszę Wam powiedzieć, że byłem bardzo podekscytowany przed tym meczem, bo cała Polska ogląda takie spotkania. Cała Polska na takie spotkania czeka i mam nadzieję też nie jeden menedżer, który być może wypatrzy mnie i zainteresuje się mną. W końcu jestem przeznaczony do wypożyczenia. Kto wie, może akurat uda mi się trafić do lepszego klubu niż Zagłębie Lubin. Jeśli uda mi się dobrze zagrać w takim meczu, no to ja widać zdenerwowanie na twarzy. Było się czym denerwować. Przyjechała do Lubina wielka Legia. Mam nadzieję, że nie okaże się taka groźna jak na papierze. Zaczynamy. No i początek wskazywał na to, że Legia nie jest aż tak groźna, aczkolwiek strzały były. Próbowali, na całe szczęście, wyręczają obrońców w ich zadaniach defensywnych. Raz po raz, tutaj kolejna taka akcja. Dość dobrze szła mi gra w destrukcji, a i z przodu. Robiłem co mogłem, krótkie podania plus 1, 40 krótkich podań. Także cały czas się wzmacnia. To już sytuacja z drugiej połowy. Wybicie z autu, Piech zbija piłkę Kuciak. Ta trafia do Kwieka i 1-0. 58 minuta, Zagłębie Lubin prowadzi z Legią. Jest wynik marzeń.
A to jeszcze nie koniec. Kolejna sytuacja. Adrian błąd! Dośrodkowanie do jeża. I to nie był błąd. To nie był błąd. 2-0 w 75 minucie. Legia na kolanach. Zagłębie grało świetny mecz. Mi też w miarę dobrze szło. Niestety nie do końca przełożyło się to na ocenę meczową, a tutaj sytuacja Legii. Dość szczęśliwie broni Gliwa. Kolejna akcja Zagłębia Lubin. Nie brałem w niej udziału. Dobra próba błąda, ale broni Kuciak. 88 minuta. Kolejne podanie prostopadłe. Wzrosły mi atrybuty, ale wyszła z tego tylko kontra Łukasik. Dośrodkowanie Dwaliszwili. 2-1. I szczerze mówiąc, patrząc na moich kolegów z zespołu, widziałem miękkie nogi, powiedziałem: grajcie piłkę do mnie, dowieziemy ten wynik, dowieziemy to zwycięstwo. I tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Tutaj widzicie jeszcze jeden achievement wpadł, wszystko praktycznie było rozgrywane w końcowych minutach przez moją osobę i udało się dowieść ten wynik, ale naprawdę byłem zażenowany ze stresowaniem moich kolegów. Na całe szczęście wiedzą, że mogą na mnie liczyć w każdej sytuacji. Ocena meczowa 6,8, jedna z lepszych w zespole. Zwycięstwo nad Legią Warszawa po takim fatalnym występie jak w meczu z Zawiszą naprawdę dużo to daje. Udane odbiory piłki, aż 4, 0 nieudanych, 100%, bardzo dobre podania. Jedziemy dalej, średnia ocena 6,6, czyli jest nieźle. Jest kolejny mecz Krakowia-Kraków, gramy w Krakowie. Ja po raz kolejny wystawiony w pierwszym składzie, prawy pomocnik defensywny. Powinno być łatwiej niż z Legią, ale czy było? Zobaczymy. Dość ciekawie ułożył się ten kalendarz. W pierwszych czterech kolejkach dwa zespoły, które debiutują w tym sezonie w Ekstraklasie. Może nie tyle debiutują, co wróciły do Ekstraklasy, źle powiedziałem. Do tego Legia i Lech, czyli praktycznie dwie najlepiej prowadzone w tym momencie drużyny w Polsce. Wiele powiedzą te cztery mecze, w jakim miejscu jest Zagłębie Lublin w tym momencie. Tutaj dobra główka z mojej strony. Po raz kolejny dobrze grałem w destrukcji. Ale Krakowia pozwalała sobie na zbyt wiele. Na całe szczęście w naszej bramce świetnie grał Gliwa. A tutaj dość ciekawa sytuacja, przypadkowe wybicie i cisnę ile fabryka dała, ile tylko mam sił. Udało się dogonić tę piłkę, uda się jeszcze dośrodkować. Piech! Nie ma asysty. Nie ma asysty. Jaka szkoda, tu już akcja z drugiej połowy. Kolejne świetne uruchomienie Przybeckiego z prawej strony. Znowu nie ma bramki. A Krakowia atakuje. Szeliga, cóż on zrobił z obrońcami, naprawdę wstyd mi za nich. Chyba muszę zmienić pozycję z defensywnego pomocnika na obrońcę, ale zanim o tym pomyślę, no niestety tu zawaliłem. Dałem się przepchnąć w polu karnym i Kosanowicz wcisnął piłkę do bramki, a to była 81 minuta. Nie każde zagranie musi wypalić, nie każde zagranie musi być dobre, ale to akurat mi wyszło. Dribbling i już minąłem 5 zawodników dribblingiem. Jeszcze zostałem dość brutalnie potraktowany, ale mimo to udało mi się dośrodkować. I co ciekawe, nowy trener obdarzył mnie na tyle dużym zaufaniem, że dał mi wykonywać rzuty wolne. Dośrodkowanie nieudane, ale jest jeszcze akcja. Jesz! Miękka piłka w pole karne! Papadopoulos! Bramka, ależ piękna podcinka. Nie wiem, czy Messi zrobiłby to lepiej, ale naprawdę Papadopoulos zrobił to idealnie. I tak też skończył się mecz 1-1. Nie ma się co cieszyć z takiego wyniku, bo to wszak tylko Krakowia-Kraków. Po pokonaniu Legii to, no, nie za dobry wynik. Ale ważny jest jeden punkt, tym bardziej w takich okolicznościach. Wywalczony na trudnym terenie. Do tego sporo achievementów. Overall już 63, także idziemy w górę. Ocena meczowa 6,6. Także średnia. Aczkolwiek patrząc na statystyki, mecz dla mnie był udany. A czeka nas naprawdę kolejne trudne spotkanie. Tym razem z Lechem Poznań. Oczywiście gram w wyjściowym składzie, tu nie ma mowy o innych decyzjach trenera. Odkąd trener się zmienił, układa mi się o wiele lepiej w tej drużynie. Orest Lęczyk wydaje się być bardziej kontaktowym człowiekiem niż Paweł Hapal. Być może dlatego, że nie znam czeskiego
bo z Pawłem Chapalem było mi się naprawdę ciężko dogadać, a z Orestem Leńczykiem na razie ta współpraca układa się świetnie. Może tego nie widać jeszcze w wynikach na boisku, bo remis z Krakowią, porażka z Zawiszą, no ale zwycięstwo nad Legią każe myśleć, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Zobaczymy, jak to się ułoży w tym meczu. Jedziemy. Już pierwsza akcja pokazała, że będzie dobrze. Piech. Niestety nic z tego nie wyszło. Tymczasem atakuje Lech. A ja muszę ratować tyłek obrońcom. Coraz częściej myślę o tym, żeby cofnąć się właśnie na obronę, bo takie błędy popełniają moi koledzy z obrony. No przepraszam bardzo, ale na tym poziomie nie wypada w taki sposób dopuszczać do strzału napastnika, bo to jest po prostu wstyd. To jest po prostu wstyd. Gramy w Ekstraklasie i zobaczcie, po raz kolejny muszę ratować im tyłek. Przecież jestem defensywnym pomocnikiem, to nie są moje zadania, żeby wybijać takie piłki. No jak to skomentować? Jak to skomentować? No niestety, ja się staram, gram w obronie, próbuję zagrać do przodu jedną, drugą, trzecią piłkę. Podania są celne, podania są dobre. No i niestety nic z tego, bo cały wysiłek niweczą obrońcy. Tutaj dobra sytuacja Czotry. Tutaj jeszcze lepsza sytuacja Piecha. No przepraszam bardzo, jak się tak strzela, to nie można w Ekstraklasie wygrać meczu. Musiałem się starać za dwóch. Dobry odbiór piłki, niedobre podanie, ale trochę tych achievementów wpadło, także mam nadzieję, że z meczu na mecz będę stanowił dla tej drużyny jeszcze większą wartość, bo sami widzicie, że tu potrzeba wstrząsu, tu potrzeba mega gwiazdy. Nawet piłkarze Lecha widzieli we mnie ogromne zagrożenie, o czym świadczy ten faul niemal na złamanie nogi. A że grać potrafię, udowodniła ta sytuacja. Kubik spodaje do Jerza i gol! Asysta, 85. minuta. Wydawało się, że jeszcze nie wszystko stracone. No ale niestety, wszystko stracone. Porażka, 1-2. Ze zwieszonymi głowami opuszczaliśmy boisko. Ja się czułem naprawdę niesmacznie, grając w takim meczu. No, obrona ewidentnie zawaliła cały mecz. Ja sami widzicie, również nie grałem najlepszego meczu, ale ocena meczowa została obniżona przede wszystkim przez dwie stracone bramki. Gdyby nie to, kto wie, jakby wyglądała. I to by było na tyle. Zobaczcie jeszcze, jaka jest sytuacja w tabeli. Bo nie jest różowo po czterech meczach. Jedynie 4 punkty. 11. miejsce. Mam nadzieję, że w kolejnych 4 meczach pójdzie nam lepiej. Obrońcy wezmą się w garść, a i mi zacznie iść trochę lepiej. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejny odcinek. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć!